Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym materiale z serii Niecodzienni terapeuty. Dzisiaj mam okazję ja tą serię pociągnąć i nie wiem, czy wiesz, być może nie dlatego, że nie chwalę się bardzo często tym, ale od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem pieska. Małego pieska rasy Border Collie, to znaczy na razie jest jeszcze mały, bo on będzie miał 20 kg, tak myślę, że ze 20. Liczymy na to, że mniej niż 20, ale wszystko wskazuje na to, że będzie większy. I jest ciężko, jest on bardzo wymagający, potrzebuje dużo ruchu, potrzebuje dużo intelektualnej rozrywki, jakby to nie brzmiało w kontekście posiadania psa. Natomiast będzie super, ale też nie o tym za bardzo chciałbym mówić. Chciałbym powiedzieć, że jest pełno badań, które wskazują na to, że właściciele psów są zdrowsi. Oczywiście pod lupę brano takie choroby cywilizacyjne jak problemy z nadciśnieniem, serduchem i rzeczywiście okazuje się, że są zdrowsi. Można by się zastanowić, dlaczego te osoby są zdrowsze. Powodów jest cała masa. Między innymi jest to, że posiadając psa po prostu mamy dużo więcej spontanicznego ruchu. Na własnym przykładzie wiem, że z takim psem po prostu trzeba dobrych, nawet jak jest mały, kilka razy w ciągu dnia wyjść po prostu, bo siku, kupa i tak dalej. I jest to już całkiem spora ilość kroków, które w ciągu dnia wykonam, co oczywiście przełoży się na poprawę mojego pracy, mojego układu krążenia, układu oddechowego i tak dalej. Ale oprócz takich spacerów, których jest dość sporo, to jeszcze tak naprawdę jest cała masa takiego ruchu, kiedy ja się pochylam, nachylam, klękam, biegnę sobie z nim, robię coś ewentualnie w przysiadzie, więc de facto pojawiają się takie fajne aktywności, które my kojarzymy jako osoby młode, które kojarzymy z naszych po prostu wczesnych lat rozwoju, gdzie rzeczywiście bardzo fajnie to wpływa na nasze stawy biodrowe, na nasz kręgosłup, na nasze mięśnie brzucha, na naszą stabilizację, ale też z racji tego, że to jest taki fajny, kreatywny ruch na tworzenie nowych połączeń nerwowych, na przykład w mózgu, bo się okazuje, że jest to coś nowego, jest to nowy rodzaj aktywności, jest to nowy rodzaj bodźcowania mojego układu nerwowego, więc naprawdę bardzo fajne rzeczy można zaobserwować. Obserwuje to sporo badaczy, którzy jasno określają, że po prostu osoby posiadające zwierzęta są zdrowsze. Do tego oczywiście dochodzi cała masa jeszcze pozytywnych wrażeń, tutaj kaskada hormonów, oksytocyny, która pojawia się w sytuacji, kiedy głaszczemy tego psa, przytulamy się z nim, spędzamy z nim czas, więc jest to rzeczywiście coś, na co warto zwrócić uwagę i pomyśleć w kontekście tego, że może będzie to cegiełka, która spowoduje, że będę w przyszłości osobą zdrowszą. Prawdopodobnie sporo osób to zauważyło, dlatego że jak był ten cały okres pandemii, tego pierwszego rzutu lockdownu, to okazało się, że ze schronisk zniknęło naprawdę dużo psów i były statystyki, że w schroniskach nie było tych psów tak jak do tej pory. Oczywiście to pewnie były jakieś wybrane schroniska, nie wszędzie tak było kolorowo, ale dość dużo osób się zainteresowało tym tematem, co jest, myślę, że całkiem fajną perspektywą w przyszłości. I sam już zauważam, że jakby posiadanie psa to też jest ciekawa forma budowania relacji z ludźmi, dlatego że powiem Wam szczerze, że osobiście nie zdarzyło mi się wcześniej zagadywać do kogoś, rozmawiać sobie z kimś w parku i po prostu gdzieś takie spontaniczne rozmowy prowadzić, a tutaj okazuje się, że po prostu tego psa się bierze, wychodzi się z nim na zewnątrz. Prawdopodobnie z racji tego, że jest jeszcze mały, słodki, puchaty i w ogóle przyjemny i większość osób chce go dotknąć, pogłaskać i tak dalej, to ma to przełożenie. Wymieniłem teraz sporo plusów, natomiast pamiętajcie o tym, że zwierzę to też, czy to pies, czy to kot, czy cokolwiek innego, to jest naprawdę duża odpowiedzialność i ja na przykład jak decydowałem się na Sociego, czyli decydowaliśmy się w sumie z moją żoną na szczeniaka Bordera Collie, to wiedzieliśmy o tym, że to będzie po prostu cała masa pracy, przede wszystkim przez pierwszy rok i potem jeszcze przez kolejne, gdzie będziemy potrzebowali sporo czasu, żeby poświęcić mu, ale wiemy o tym, że on ten po prostu tą całą uwagę później przekieruje na nas i my włożymy dużo pracy, a później wyciągniemy dużo po prostu przyjemności, miłości, spędzania fajnego czasu. Więc tutaj bardzo ważne, żeby zrobić research, czy ja mam czas, czy ja mogę sobie pozwolić i
No, są też takie fajne rzeczy, na przykład jak wyjeżdżacie na urlop, to się okazuje, że musicie myśleć o tym, że tego psa wziąć, albo tego psa gdzieś zostawić, albo jakoś sobie inaczej z tym problemem tutaj jakby inaczej go rozwiązać, więc dużo rzeczy pojawia się, które może ewentualnie skomplikować nam aktualne życie i aktualne funkcjonowanie i warto o tym wiedzieć, żeby się od razu nie napalać, że tutaj Patryk powiedział, że pies to zdrowie, będę zdrowszy, będę miał lepiej działający układ krążenia, układ oddechowy, mniej problem z kręgosłupem, z biodrami. To wszystko może być prawda, natomiast jest to też cała masa odpowiedzialności i trzeba o tym wiedzieć. I teraz oczywiście pytanie do osób, które takie zwierzęta posiadają. Słuchajcie, chciałbym, żebyście dali mi znać informację w komentarzu, jaki jest największy plus, największa zaleta posiadania zwierzęcia przez was. Żeby to było po prostu wasze przemyślenie, dlatego, że zakładam, że jest cała masa osób, które ogląda to i właśnie takie zwierzęta posiadają. Dlatego, że jesteśmy terapeutami, jesteśmy empatyczni. Ojej, tutaj moglibyśmy dużo o tym mówić. Czekam na was. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym miesiącu dzienniku.